Dobra. Witam Was, nazywam się Mateusz Wnukowski. Hello, my name is Mateusz Wnukowski. I dzisiaj chciałbym Wam trochę opowiedzieć o swoim życiu. Today I'd like to tell you about my life. 5 lat temu ogólnie się nawróciłem. 5 years ago I gave my life to Jesus. I nagrywałem to we wcześniejszych już filmikach. And I talked about it in a few films that I recorded before. Dzisiaj nie będę mówił o świadectwie ogólnie mojego życia, bo już było mówione. Today I wouldn't like to talk about my testimony as I met Jesus because I said about it already. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o moim życiu chrześcijańskim od momentu, kiedy się nawróciłem. But I would like you to tell you about my Christian life after I have been born again. I wiecie, od 5 lat, kiedy się nawróciłem. And for 5 years now. Żyłem jako dobry chrześcijanin. I lived a life of a good Christian. Chodziłem wcześniej, w moim świadectwie wspominałem, że byłem katolikiem. And in my testimony I mentioned that I used to be a Catholic. I potem poszedłem do kościoła chrześcijańskiego tutaj w Warszawie, uczestniczyłem. And then I decided to start visiting a Christian church here in Warsaw. I po prostu wyszedłem z jednej patologii i wszedłem w drugą patologię. And unfortunately, I left one pathology and entered into another one. Czyli tak naprawdę przez pierwsze 2,5 roku byłem człowiekiem religijnym. So the truth is that for over 2.5 years I used to be a religious person. Jako chrześcijanin. As a Christian. I wiecie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. And today I would like to tell you about two things. I pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam powiedzieć, to jest o odrzuceniu. And the first thing is rejection. Wiecie, przez 2,5 roku. For this period of time of 2.5 years. Żyłem po prostu w totalnym odrzuceniu. I lived a life of rejection. I was rejected. Ja wcześniej w starym moim życiu nie byłem akceptowany przez mojego ojca. Before I was born again, I wasn't accepted by my father. Więc ja nie miałem obrazu ojca w ogóle, bo stary mój ojciec pił alkohol, znęcał się nade mną, nad całą rodziną. So before I was born again, I had a distorted image of who father really is, because my earthly father was violent and he was alcoholic, so he was abusive. Więc nie wiedziałem w ogóle, jak wygląda prawdziwy ojciec. So the truth is, I didn't know who a real father is. Gdzie 5 lat temu, kiedy się nawróciłem. And 5 years ago, when I gave my life to Jesus. I kiedy zostałem wypełniony Duchem Świętym. And when I was filled with the Holy Spirit. To powiedział do mnie, Duch Święty powiedział, że ja będę ewangelistą. The Holy Spirit told me I will be evangelist, I will preach the gospel. I to po prostu powstało w moim sercu i ja postanowiłem, że ja będę to robić. And this desire just started flourishing in my heart and I just started doing it. I może większość z Was wie, ja podróżowałem wiele po świecie, ewangelizowałem. So maybe some of you know that I used to travel a lot, I used to preach the gospel all over the world. Ja jeździłem, ponieważ to dostałem od Boga, tak? Dostałem od Boga ewangelisty i... I used to do it because it was my gift from God and I just had a desire to do it. Ale chcę się skupić na jednej ważnej rzeczy. But now I'd like to focus on one important thing. Na motywacji. I would like to talk about my motivation. Dlaczego ja to robiłem, tak? So I'd like to answer the question why I was doing it. I po prostu w moim życiu ja odkryłem, dlaczego ja w ogóle to robiłem. So there was a time in my life I discovered why I was doing it. I mogę teraz śmiało to powiedzieć Wam. And now I can tell you fully aware about all that. Przez pierwsze 2,5 roku robiłem to z odrzucenia. That for the 2 years, at the beginning, for the 2 years I was doing it because I felt rejected. Mi się to wyglądało tak, że ja dużo jeździłem. So it was like this, I was traveling a lot. Bo czułem się po prostu taki niedowartościowany. Because I felt I don't really have value. Nie chciałem cały czas więcej i więcej różnych rzeczy robić, żeby
zasłużyć na coś u Boga. I wanted to do a lot of things. I wanted to do more and more just to deserve God's favor. Nie myślałam, że jak będę dłużej jeździć, będę dużo robić, to w jakiś sposób będzie bardziej przychylny mi. So my way of thinking was wrong, and I thought that the more I travel, the more I do things for him, then he will be more loving towards me. Takie po prostu miałam skrzywienie w głowie i dlatego tak żyłam. So because of my way of thinking and this kind of distortion in my thinking, I lived this type of life. Wiecie, ja robiłem to, bo po prostu, tak jak wcześniej wam mówiłem, nie doświadczyłem pewnej miłości ojcowskiej w moim życiu. And all of this was result of lack of love in my life when I was a child. I po tym 2,5 roku zdecydowałem, że ja nie chcę tak żyć. And after 2.5 years, I decided I don't want to live this way anymore. Ja zastanawiałam się, dlaczego ja robię coś z przymusu, a nie po prostu z miłości dla ludzi. And I was wondering, why am I doing things for other people, not out of love, but because I'm somehow forced to do it. I pewnego dnia oglądałem sobie nauczanie, jak mnie zostanie osoby, nauczyciela z Ameryki. And one day I was sitting and watching a film by a famous preacher from America. Wiecie, on tam powiedział bardzo ważną rzecz. And he said a really important thing. Że po prostu my potrzebujemy poznać Boga jak naszego Ojca. And he said that we really need to know God as our Father. Wiecie, każdy z nas przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. And you know that most of us, or every one of us, have accepted Jesus to his, her heart as a Savior and Lord. Ale nie każdy po prostu poznał Boga jako Ojca. But not everybody knows God as a Father. Ja przez pierwsze 2,5 roku żyłem jako Jezus, mój Pan i Zbawiciel, tak? Ale nie jako mój Ojciec. So for the 2.5 years of my newborn life, Jesus was to me a Lord and Savior, but he wasn't Father to me. Więc to było powodem mojego odrzucenia, że ja nie poznałem tej miłości Bożej. So I felt rejected because I didn't know God's love. I didn't experience God's love back then. I po nauczaniu, gdy skończyłem już oglądać tamte nauczanie. So when I finished watching that film that I mentioned a moment ago about. Ja mówiłem, Boże, po prostu ja chcę doświadczyć Twojej miłości. I said to God, God, I really want to experience your love. Ja chcę po prostu doświadczyć Twojej miłości w moim życiu. Ja znam Cię jako Pana i Zbawcę, ale chcę Cię doświadczyć jako Ojca. I said, God, I want to experience you as a Father. I know you as my Savior and Lord, but now I want to feel and experience your love as my Father. Wiecie, pewnego dnia w moim pokoju w nocy. And one day, or actually at night, in my room, ja po prostu zawołałem do Boga. I just talked to God. I powiedziałem, Boże, ja chcę doświadczyć Twojej miłości w moim życiu. And I said, God, I really want to experience your love in my life. I wiecie, ja tego doświadczyłem. And it happened. Bóg zstępuje na pragnienia człowieka. If you desire something, God will always answer your desire. I w ogóle Jezus przyszedł na tę ziemię, żeby nam pokazać Ojca. And Jesus came to this earth to show us, to present His Father. Ojca, który nie każe Ci robić coś z przymusu, bo myślisz, ale Ojca dobrego, który daje dobre rzeczy. The Father that is not forcing you to do things, but a good Father who is loving and kind. I tam w moim pokoju w nocy ja doświadczyłem pewnej miłości Bożej. And that night in my room I experienced God's love. Wiecie, to było podobne doświadczenie kiedyś ze samym owszanym Duchem Świętym. And it was a similar feeling to the one when I was baptized with the Holy Spirit. I to po prostu też zmieniło patrzenie na różne rzeczy w moim życiu.
and it has greatly impacted and changed the way I look at things right now. Gdy doświadczyłem Boga jako Ojca, when I experienced God as my Father, to zmieniła się też po prostu moja służba, moje służenie dla Boga. It changed my ministry, the way I minister to other people now. I wcześniej, jak Wam mówiłem o tym odrzuceniu, so when I mentioned about the rejection, to kiedy właśnie doświadczyłem tej miłości Bożej, to te całe odrzucenie odeszło ode mnie. It left me at the moment when I experienced God's love that night. I wiem, że dopóki człowiek nie doświadczy tej miłości ojcowskiej, and I do realize that until a man, a human being, experiences God's love, to po prostu nie może prawidłowo funkcjonować w życiu. He cannot live a normal life. Tak jak mówię teraz na swoim przykładzie, and I'm sharing with you my own experience, że ja nie potrafiłem po prostu żyć pełnią życia, byłem taki zaakceptowany. It was hard for me to live a normal and full life because I felt rejected, I was not accepted. Ja też nie wiedziałem, kim jestem tak dokładnie w Chrystusie. I didn't know my identity in Jesus Christ. I kiedy ja właśnie doświadczyłem Jego i wziąłem Biblię, czytałem, kim ja naprawdę jestem. Wziąłem Biblię, przeczytałem, kim jestem w Chrystusie. So I took the Bible and I read who I really am in Christ. I to też wywróciło do góry nogami mój sposób myślenia na temat Boga, Biblii i innych rzeczy. And it has totally changed my way of thinking about myself, about God and about everything. I po tym doświadczeniu, and after that experience, ja już potem nie spinałem się, żeby robić różne rzeczy. I was not trying hard to do different things. Czy żeby zapracować swoją służbą na to, żeby się Bogu przypodobać. I didn't try to deserve God's favor by the things I used to do. I wiecie, to po prostu zmieniło całkowicie wszystko tak naprawdę. Ten doświadczenie Bożej miłości. And the experience of God's love has changed everything, totally everything in my life. Od tamtego momentu mogę powiedzieć, że żyję zwycięskim nowym życiem. And from then on, I can frankly say that I live a happy and victorious life. Wiecie, jeszcze chcę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. And I would like to say about one more important thing. Ja przez pierwsze te 2,5 roku chodziłem też wielką promisą w moim życiu. So the 2.5 years I told you about, full of rejection, were also full of compromise in my life. Wiecie, chodziłem do kościoła, ręce do góry, haleluja, wszystko dobrze. I used to go to church, I used to lift up my hands in worship, and I thought everything was okay back then. Ja 5 lat temu zostałem uwolniony od pornografii. And 5 years ago I was set free from pornography. I gdy przychodził do mnie człowiek na nabożeństwie, no to już raczej przyjesz. And when people used to come up to me and ask, "Oh, Matthew, how are you? How are you?" I used to reply, "Oh, I'm well. I'm doing great. Praise the Lord." So I was answering with some fixed phrases that were a bit religious. But when I used to leave the church, a new week started and a Monday came. To po prostu diabeł dojeżdżał moje życie. So devil started tormenting my life. I cały tak tydzień wyglądał. And my week looked this way. Więc żyłem po prostu w kompromisach i dlatego moje życie wyglądało jak wyglądało. So I lived life full of compromise and my life looked the way it looked because of it. Więc nie żyłem w ogóle, nie brałem autorytetu, nie brałem mocy do dziedzin mojego życia. So I didn't use the power I was given to manage and control my life. I tak to trwało przez 2,5 roku. And 2.5 years I just lived this way. I pewnego dnia tak sobie siedzę i mówię, dlaczego tak jest? And one day I was just thinking, why am I living this type of life? Why is it so? Dlaczego przecież Ty, Boże, uwolniłeś mnie od tej pornografii 5 lat temu? And I said, God, you set me free from pornography 5 years ago. A ja za 2 miesiące po tym, jak Bóg mnie wyzwolił. And 2 months later, ja ponownie wchodziłem w ten grzech. I was coming back
to this sin again. Ja myślałem, że jak Bóg mnie wyzwoli, to ja już całkiem wolny jestem. I used to think that if God comes to my life and sets me free, then I'm free forever and I will not sin again. I potem pytałem się Boga. And then I was asking God. Dlaczego tak jest? Dlaczego przecież Ty mnie uwolniłeś, a ja siedzę w tym brudzie i się starzam? God, why is it so? You set me free and I'm coming back to my sinful life and I cannot just go over it. I Duch Święty mówi, ale przecież Ty lubisz ten grzech. And then I heard Holy Spirit speaking in my heart and He said, but you like this sin. I to była prawda w moim życiu, że ja to lubiłem. And in my life that was truth. I liked my sin. Lubiłem wchodzić w ten grzech, bo mnie po prostu to jarało. I liked my sin because it used to give me joy. I potem mówię, Boże, okej, to jak ja mam teraz funkcjonować? So I said, God, so what should I do? How should I live? No i potem będąc tutaj w kościele już, w kościele mocy. And when I came here to this church, the church of power, kościół mocy. Bo byłem wtedy w innym jeszcze kościele, ale teraz kiedy tu byłem, przyjąłem apostolską naukę. I received a different kind of teaching. I used to be in different churches before, but only here in this place I heard apostolic message. Że ważną rzeczą jest, żeby człowiek nie chodził na kompromis i przyjął Bożą prawdę. It is crucial to accept God's truth and not to live a life of compromise. I że życie chrześcijańskie nie wygląda, że ja sobie w niedzielę pójdę i coś wyśpiewam i w poniedziałek zacznie się nowy tydzień i diabeł cały czas będzie moje życie atakował. And the Christian life isn't about singing songs on Sunday and then on Monday I come back to my old sinful ways and let the devil attack me again. Wiecie, 2,5 roku temu zdecydowałem, że postanowiłem zmieniać w ogóle moje postępowanie, jak wcześniej żyłem. And 2.5 years ago I decided to change the way I used to live. I postanowiłem, że ja będę teraz żyć Bożej prawdy. And I decided I'm going to live my life based or and built on God's truth. Ja przyjmuję teraz, Boże, Twoją łaskę i Twoją moc do dziedziny mojego życia. And I accepted God's love and wisdom and power to my life. I od tego momentu zacząłem wyjść zwycięskie nowe życie. And from that life I started living a new and victorious life. I to po prostu było wspaniałe, że wcześniej, że jako paprając się w grzechu, bo lubiłem, teraz przyjąłem Bożą prawdę, zacząłem żyć Bożym życiem, zwycięskim. And it is amazing to me that I can see this huge difference. I used to live a sinful life and only when I accepted God's truth to my life, I am free and I live totally different, victorious life. I możliwe, że ty, który teraz oglądasz. And maybe you are watching me right now. Może się zmagasz ty z tym samym. Maybe you struggle with the same issues. Ale tak jak ci mówiłem teraz. And just as I've said a moment ago. Ja po prostu lubiłem ten grzech. I used to like my sin. Jeżeli zmagasz się z jakimś grzechem, to wiesz, że po prostu ty lubisz go. So if you struggle with a sin, you have to admit that you really enjoy it. Ale tak jak dla mnie była pomoc, tak jest i dla ciebie. But I want to tell you a good news. Just like God helped me, He can help you. Ale jaka jest odpowiedź na to? But what is the answer? Jest przyjęcie Bożej prawdy. You have to accept God's truth. Bożych poglądów na różne dziedziny w twoim życiu. God's views and opinions to different problems in your life. I przyjęcia po prostu tego do swojego życia. You have to accept it to your life. Że w ogóle diabłu nie musicie cały czas dojeżdżać, atakować się. Devil doesn't have to attack you and torment your life. Nie musisz być religijnym człowiekiem, takim jak ja byłem. You don't have to be a religious person like I used to be. I to nie chodzi, że jesteś religijny jako katolik, protestant czy innej denominacji. It doesn't mean that you are religious because you are Catholic,
Baptist, Protestant. Ale chodzi o to, żeby nie udawać. But what I mean is that you don't have to pretend anymore. Bo ja przez pierwsze też 2 lata ja miałam takie maski założone. I'm saying this because for 2.5 years of my life I used to put on different types and kinds of masks. W niedzielę, gdy szedłem do kościoła, to rano zakładałam sobie maseczkę religijną. And on Sunday mornings, when I used to go to church, I used to put on a religious mask. And for people who were around me, they thought that I'm a happy person and everything's fine with me. But many people had no idea about the type of life I really lived. Nie widzieli tego, gdy wracałem z nabożeństwa i w swoim pokoju płakałem, ponieważ ciężko mi było z moim stanem, w jakim byłem. They didn't know that when I was leaving church and going back home, I was sitting in my room and very often crying because I couldn't stand the way I lived. Ale właśnie to wszystko się zmieniło, kiedy ja przyjąłem łaskę. But everything changed as soon as I accepted the grace. Do tego, żeby wyjść z tego grzechu. So in order to give up on your sin. I ja chciałam wyjść po prostu też w własnej sile jakiejś, takiej, chciałam wyjść z tego. And I was trying to do it on my own. Ale nie udawało mi się to. But I just couldn't do it. I ja przeczytałam słowie, że musimy wziąć Bożą łaskę, że musimy wziąć moc w wysokości. And in the Bible I read that I have to accept grace to do it. God's grace. Ja przyjąłem to, że ja nie wyjdę z tego sam. W tych stanach, w jakich jestem, ja nie poradzę sobie sam, ale potrzebuję Bożej mocy do tego. I admitted and accepted that I cannot do it on my own and I decided to accept God's grace and power to do it. Jeżeli ty się zmagasz z jakimś grzechem, to wiedz, że samemu nie dasz rady z nim wyjść. So if you struggle with some sin, if you have a hard time, you have to realize and admit that you cannot do it on your own. Potrzebujesz wziąć moc z krzyża do dziedzin twojego życia. You have to take the power of the cross to this area of your life. Wiecie, tak też było w moim życiu, że stan wyglądał. So my life was of a poor shape. Bo nie pozamykałem furtek, które miałem otwarte dla sił demonicznych w moim życiu. Because in most areas of my life, I left the door open for the demonic forces to come in. Pewne rzeczy miałem pozamykane. Some of the areas I was, in some of the areas I was pretty successful. Ale pewne rzeczy jeszcze miałem otwarte, gdzie diabeł mógł wejść i panoszyć się w moim życiu, do mojej duszy. But in some other areas of my life, I still was struggling, having problems, and I knew that demons are coming into my life. Wiecie, wcześniej nikt mi nie mówił, że w ogóle trzeba duszę uświęcać swoją. And in the past, I've never heard about the fact that you have to work on your soul and to be holy. Ja myślałam, że przyjąłem Jezusa, idę do nieba, mam zbawienie i będę żyć na tej ziemi. I thought that the whole story is just to accept Jesus and my name is written in heaven and I just can live my life this way. Ale potem się dowiedziałam o tym, że ja muszę uświęcać swoją duszę. And then I found out I can, or I have to sanctify my soul. Że grzech, w którym ja jestem, to po prostu mnie niszczy, jest jak pijawka, która wysysa ze mnie namaszczenie. That the sin that I live in is like a leech that is sucking life out of me. Więc postanowiłem, że ja teraz wezmę tę swoją brzydką, śmierdzącą duszę. So I decided to take my ugly, stinky soul. I teraz będziemy robić czystkę tam. And work on it and try to clean it. I kiedy współpracowałem z Duchem Świętym, so I was cooperating with the Holy Spirit. To on mi pokazywał w mojej duszy rzeczy, które są jeszcze do uświęcenia. He was showing me many things that need to be sanctified in my life. I wiecie, to jest wspaniałe, bo gdy ty zaczniesz mówić Duchu Święty, co ja mam jeszcze
do przerobienia w mojej duszy, to On Tobie pokaże te rzeczy. And it is wonderful because when you ask the Holy Spirit to show you the truth about yourself, He will show you every aspect of your life that needs to be changed. Tak w moim życiu pokazał mi, tak? Ja zdecydowałem, że chcę zmiany. Ja tą zmianę przyjąłem, korektę od Bożego Ducha, który mi mówił, ja wprowadzałem w życie. And it was exactly my case when I accepted to cooperate with the Holy Spirit. He used to show me the things that needed to be changed, and I was trying to implement it in my life. I mówię to właśnie Wam dlatego to, żebyście Wy też mogli wejść w to same miejsce, w którym ja jestem, w te rozwiązanie, czyli przyjęcie łaski i korektę Ducha Świętego. And the reason I'm sharing with you today is I want to encourage you to cooperate with the Holy Spirit, accept His indications, guidance and grace to your life, and He can give you solution to the problems you are in. You don't have to put on any religious mask, you don't have to live a life of compromise. God has a totally different life for you. God doesn't want you to live a life of failure. Wiecie, to się właśnie wszystko zmieniło, kiedy ja poznałem Bożą miłość Boga jako Ojca. And in my life everything started changing when I met God as a Father and I experienced His love. I jeżeli Ty masz nawet służbę i masz służbę, wiele lat już służysz Bogu. And even if you serve God for many years now. Ale spinasz się, nie wychodzi Ci, próbujesz więcej rzeczy robić, że zapracowywać sobie na coś. But you try to work hard, deserve, you try to do more and more things. To chcę Ci powiedzieć, że to nie jest ta droga. I want to tell you that's not the way it should be. Bóg nie oczekuje od Ciebie, abyś Ty uczynił komuś jakąś transformację. God doesn't expect anything from you, any kind of actions from you. Bóg chce po prostu, żebyś Ty się z Nim spotkał i doświadczył Go jako Ojca Boga miłości. God wants you to experience Him as a Father, God of love. A gwarantuję Ci, że jeżeli się spotkasz z tym Bogiem, Twoje życie w ogóle inaczej, Twoja służba będzie zupełnie inaczej wyglądać. And I can guarantee that if you meet God in that way, God of love and Father, your ministry and life is going to look completely different. I dodatkowo uświęcenie, tak, swojej duszy. And this one more important thing, sanctifying your soul. Bo Bóg daje nam moc i autorytet, abyśmy mogli panować nad różnymi aspektami naszego życia. Because God has given us the power and authority to manage different areas of our life. Wiecie, ja też myślałem, że diabeł to jest jakiś wielki tyran. You know, in my life I used to think that devil is a huge or powerful monster. Ja myślałem, że on jest jakimś po prostu dzianem, który chodzi, takim wielkim bytlakiem i zaraz mnie tu zleje, taki macho. I thought he's a macho that is going to punch me and kick my ass. Wiecie, tak było. Tak było, ponieważ ja miałem taki obraz od wielu lat dzieciństwa. Nauczono nas, że diabeł jest jakimś strasznym potworem. And it was like this because since I was a child, people used to talk about devil as about monster. Ale kiedy ja przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. But when I received Jesus to my heart as my Lord and Savior. To w ogóle zniżył się do poziomu ziemi, do normalnej mrówki. The devil in my mind has been diminished and decreased, and he is as small as an ant right now. Było tak, bo ja też nadawałem rangu diabłu w moim życiu. He had power in my life because I let him to have power in my life. Ja mówiłem wiele o diabłu w moim życiu, że on robi te rzeczy, on robi te, że on jest taki silny i dlatego robi to w moim życiu.
I was talking a lot about him in my life. I was making him responsible for many problems and mistakes, and by doing so I was giving him authority. Ale chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo. But I want to tell you it's a lie. Diabeł nie jest wielkim. Devil is not mighty or great. Ale on jest pod stopami twoimi. But he is under your feet. Jeżeli przyjąłeś Jezusa, jeżeli przyjąłeś zbawienie. If you accepted Jesus to your heart and you have accepted salvation. I słowo Boże nam mówi. And the word of God says. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Say no to devil and he will run away from you. I wiecie, przez te 2,5 roku ja olewałam ten temat. And for 2.5 years in my life I used to ignore this issue. Ignorowałam to, że ja muszę ogłaszać Boże Słowo, że ja muszę ignorować ataki diabelskie w moim życiu. I was ignoring proclamation, I was of God's word in my life, I was ignoring devil's attack. W moich myślach panowała wielka burza. And I felt I'm having like a storm in my mind. Więc ja nadawałam po prostu w moim życiu rangu diabłu. So when I used to think of devil as a powerful creature in my life. Ale kiedy nadszedł moment w moim życiu, gdy postanowiłem, że ja nie będę nadawać się mu rangi. But I decided to stop doing that in my life. Ale ja jestem. On jest pod moim stopami. And I proclaim that he's under my feet. I zacząłem po prostu ogłaszać Boże Słowo. I started proclaiming God's truth and God's word in my life. Przyjmować Bożą prawdę do mojego życia. I started accepting God's truth to my life. I brać autorytet nad różnymi dziedzinami mojego życia. And taking authority in different areas of my life. I wtedy zobaczyłem, że diabeł się cofuje. And then I've noticed that the devil is fleeing away. Jest to też połączone z tym, że ja uświęcam duszę swoją. And it's strongly connected with the fact I am sanctifying my soul. I przyjmuję Bożą prawdę do miejsc, które są jeszcze zanieczyszczone różnymi skutkami grzechu. And I accept God's truth to different areas of my life that are still infected with sin. Co są te dwie rzeczy, które chciałam wam dzisiaj powiedzieć? So these are these two things I wanted to share with you today. O odrzuceniu. Rejection. I o tym, aby poznać Boga jako prawdziwego Ojca. And meeting God or knowing God as a real Father. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. I want to thank you for listening to me. Shalom. Shalom. Czuję się jak w studiu.